Jak mam się do pana zwracać? Panie profesorze, mniej formalnie? Herbaciarka mówi mi po imieniu. To wystarczy. Zatem, Stephen. Nie krótka historia Stephena Hawkinga. Niewiarygodne, ale w 1988 roku miałem 16 lat i bujną czuprynę. Marzyłem wtedy, by poznać tajniki kosmosu i na gwiazdkę zażyczyłem sobie tego prezentu. Krótkiej historii czasu profesora Stephena Hawkinga. Dzięki tej książce Hawking nie tylko stał się najsławniejszym naukowcem świata, ale także wszedł do popkultury. To bez sensu. Jego nazwisko, a przede wszystkim głos, znają wszyscy. Co to jest czarna dziura? W 1963 roku lekarz rozpoznał u niego nieuleczalną chorobę neuronu ruchowego i dał mu 2 lata życia. Minęło ponad pół wieku, a on wciąż żyje, komunikując się ze światem za pośrednictwem syntezatora mowy i mięśni twarzy. Dziś będziemy mieli okazję szczerze porozmawiać z nim samym, z tymi, którzy na co dzień się nim opiekują, z jego przyjaciółmi i współpracownikami, a także z Edim Reidmanem, który wcielił się w niego i dostał za tą rolę Oscara. Ma niewiarygodnie charyzmatyczną twarz. Spotkamy się też z dziećmi Stephena, które rzadko się o nim wypowiadają. Myślę, że w głębi ducha uwielbia show biznes. Kim jest ten człowiek? Geniusz, mąż, ojciec, którego niewiarygodną historię opowiedział nawet Hollywood. To bodaj najniezwyklejszy bohater, jakiego wydała Wielka Brytania. Profesor Stephen Hawking.